taka nietypowa sytuacja, bo kot wpadł do starego pomieszczenia WC, gdzie tylko była dziura, a on znajdował się na powierzchni około 1 metra kwadratowego. Niestety nie można było dojść jakimiś prostymi sposobami do tego kota. Było słychać, że on tam jest, ale nie było go widać. Przy pomocy młota wyburzeniowego wykuliśmy dziurę taką, żeby strażak ratownik wszedł do tej niecki. Na szczęście było tam w miarę czysto. Wyciągnął przestraszonego kota na zewnątrz. No tak, trzeba było trochę pohałasować, pokurzyć, no ale innej opcji nie było. Chcieliśmy, że tak powiem, po dobroci, puściliśmy tam wąż, myśleliśmy, że wespnie się po tym wężu do góry, no ale był na tyle wycieńczony i w miarę młody, że niestety no, nie skorzysta z tej okazji. Jesteś najsłodniejszym kotem z Karca.